Słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie o jeździe na rowerze. Zobaczcie, jest Inka, jestem ja na rowerze. Są mnie też niektórzy na czterech kółkach. Zaraz wam opowiemy więcej. Woda z kranu. Dzień dobry, witajcie Was. Dzisiaj jesteśmy we trzy. Ja jestem Aśka Nawrocka-Rąka. Jestem doktorem nauk o zdrowiu i fizjoterapeutą. I jest ze mną jeszcze Magda Remplewicz. Cześć. Kim jesteś? Ojej, znowu mam o tym mówić? No pewnie, że znowu. Dobrze, jestem biologiem, antropologiem, a zawodowo zajmuję się medycyną snu i wentylacją, czyli taka pani od oddychania, respiratory i tym podobne sprawy. I jest z nami też Karolina Klaja. Inka, czyli, kim ty jesteś? Inka, ja jestem po prostu zwykłym leśnikiem. Z wykształcenia jestem też fizjoterapeutą. Tak się przydarzyło, ale jakby z doświadczenia zawodowego więcej mi, bliżej mi do lasu. No i teraz zajmuję się, pracuję w Fundacji Leśne Dziki. Tak, i słuchajcie, my dzisiaj chcemy porozmawiać ze sobą, ale też zainspirować Was do rozmowy i myślenia o rowerach. Myślę, że w gminie Czerwonek bardzo dużo osób jeździ na rowerze, ale rekreacyjnie. I oczywiście bardzo to popieramy i zachęcamy, ale chcieliśmy też porozmawiać o jeżdżeniu na przykład do pracy rowerami. Jakie właśnie są Wasze doświadczenia? No właśnie, ja mam takie doświadczenie, powiem, jak to wyglądało u mnie, bo ja jestem zapaloną rowerzystką, ale taką może właśnie nieczęsto zdarza mi się jeździć tak właśnie turystycznie rowerem. Częściej używam go na co dzień. A zaczęło się od tego, że w liceum na 18 dostałam rower, a mieszkałam w Poznaniu. Ja się składałam na ten rower, bo my chodziłyśmy razem do liceum. I w każdym razie ja wtedy mieszkałam w Poznaniu i odkryłam, że jak mam ten rower, wzięłam go do Poznania, jak mam ten rower, jestem zupełnie niezależna od rozkładów jazdy, jest taniej, bo nie musiałam kupować sieciówki. Byłam albo szybciej, albo w porównywalnym czasie, tak jak moi znajomi, którzy mieszkali ze mną na Dębcu. No i po prostu jest fajniej. Zaczęłam eksplorować w ogóle Poznań, jakby tak niezależnie, bo mieszkałam na Dębcu, no zawsze było mi tak dosyć daleko do centrum, także same pozytywy. No a potem używałam rower do dojeżdżania do pracy też standardowo i czy na studia, także ten rower zawsze ze mną był. I ja jestem taką zwolenniczką używania roweru właśnie tak, w takich normalnych czynnościach, bez specjalnego stroju rowerowego, po prostu jakby zupełnie naturalnie jadąc do pracy czy do sklepu na przykład. A propos stroju, ja tutaj bardzo zawsze promuję to, bo z racji na moje wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi, wiem, że bardzo ważne są kaski. I to jest taka jedyna rzecz, którą tutaj byśmy promowali. Tak, ten kask niczemu nie przeszkadza, także nawet jeśli ktoś nie uznaje kasku, to ale niczym nie przeszkadza, to znaczy można go mieć, można go nie mieć i lepiej go mieć, bo jakby nie przeszkadza, jeśli się go ma na sobie. Biorąc pod uwagę, że no ja swojego czasu też przemieszczałam się głównie rowerem, nawet jak mieszkałam przez pewien czas w Kiekszu pod Poznaniem, to codziennie sobie dojeżdżałam do Poznania. To był świetny czas, codzienny ruch, rewelacja. Do pracy też jeździłam rowerem i to właśnie a propos stroju. W sukience, w trochę bardziej eleganckich butach da się. Oczywiście wtedy z kolarzówki się przerzuciłam na miejski rower miejski dla eleganckiej pani, ale to i tak było super doświadczenie. Ja w ogóle chciałam tylko dodać a propos kasku. Zdarzyło mi się mieć niestety taką kolizję, na szczęście niezbyt poważną, że potrącił mnie samochód, zahaczył mnie samochód na drodze rowerowej. No i to było niebezpieczne. To było niezbyt fajne doświadczenie. Niestety wtedy nie miałam kasku. Byłam dosyć mocno poobijana. Nic więcej się nie stało, ale zdecydowanie, jak to moja przyjaciółka mówi, która też jest zapaloną cyklistką i absolutnie wszędzie jeździ rowerem i to przez cały rok, głowę ma się tylko jedną. No i wiemy to też z punktu widzenia Twojej pracy, tak? Związanej z respiratorami i różnymi innymi rzeczami. Wielu pacjentów
po takich różnych urazach czaszkowo-mózgowych niestety wymaga później dodatkowego takiego wsparcia. Mhm. A tak. Nasze dzieci, bo my akurat wszystkie jesteśmy mamami i mamy łącznie piątkę dzieci, z czego najstarsze ma 4,5 roku, a najmłodsze przyjechało też na swoich dwóch kółkach. Czterech. No, on jeszcze na czterech kółkach. I wydaje się, że dzieci, które się uczą jeździć na rowerze albo jeżdżą na biegówkach, to tak naprawdę jeżdżą dość wolno i tego kasku nie potrzebują, ale to się tylko wydaje, kask jest zawsze potrzebny. Wystarczy naprawdę upadek w niefortunny sposób, uszkodzenie chociażby szyi gdzieś tutaj na wysokości ośrodka oddechowego i no, zdarza mi się też jeździć w pracy i podłączać takie małe dzieci do respiratorów, to nie jest nic fajnego. No, ale też a propos właśnie tak zdrowotnych aspektów roweru, no tak właśnie jak ja wtedy jeździłam, dla mnie te inne aspekty były ważniejsze, czyli ten czas, który był i te pieniądze, które miałam w ręku i to, że mogłam wtedy jeździć, no nie miałam swojego samochodu, nie miałam prawa jazdy, a byłam mobilna, byłam niezależna, ale generalnie w tej chwili ważniejszym aspektem, który dostrzegam, jest aspekt taki zdrowotny jeżdżenia rowerem. Ponieważ rower zapewnia nam taką przypadkową, taki przypadkowy wysiłek fizyczny. To znaczy, może przypadkowy to jest złe słowo, ale taki bardziej dodatkowy, ale taki, który wykonamy jakby przy okazji tego, że, że musimy jeździć, musimy jechać, robić zakupy na przykład, musimy jechać do, albo do pracy. Jedziemy do pracy, no właśnie. Jedziemy do pracy. Normalnie w ciągu dnia, bardzo ja teraz wiem, jak jestem mamą, bo jak jeszcze nie byłam, to jeszcze nie miałam pojęcia o tym, jak to będzie. I że będzie tak mało czasu i że będę bardzo zmęczona. Bardzo trudno wysłupać mi wieczorem, jak już dzieci pójdą spać, trochę czasu dla siebie, jestem zazwyczaj zmęczona. Fajnie byłoby pójść wtedy na basen czy na rower, czy na rower. Albo jest już za późno, albo jestem domu. Za bardzo zmęczona. A nie da się wykorzystując czasami rower i kiedy jadę z dzieciakami na przykład na placyk, albo jadę po prostu po zwykłe zakupy, które muszę zrobić, wtedy wykonuję ten wysiłek fizyczny jakby tak dodatkowo. I to jest fantastyczny też wysiłek fizyczny. I wiele takich badań naukowych zostało przeprowadzonych na ten temat. I takimi czołowe badania naukowe były przeprowadzone w Kopenhadze na ogromnej ilości, chyba 35 tysięcy osób. Przez 15 lat badano takie osoby i stwierdzono, że wśród tej grupy ludzi, którzy dojeżdżali, w ogóle jeździli rowerem, było aż 40% mniej zgonów właśnie takich z powodów chorób cywilizacyjnych, czyli cukrzyca, otyłość, te wszystkie takie. Cukrzyca, nadciśnienie, udar, zawał. To są niestety wszystko choroby. Czyli to była taka bardzo znacząca ilość, nie? Także powinniśmy jednak zwrócić uwagę na ten drugi aspekt rowera, nie? Że on jest bardzo taki pozytywny, nie? Tak, a dodajmy, że tak naprawdę to, co ty nazywasz tym wysiłkiem fizycznym, to pamiętajcie, że to nie musi być jakiś super wielki trening, nie musimy się skatować i ociekać potem. Tak. Chodzi tak naprawdę to, co jest wskazane dla naszego zdrowia, to jest umiarkowany wysiłek fizyczny, ale wykonywany regularnie, codziennie, czyli nawet jeżeli przez pół godziny dziennie pójdziemy na spacer, taki troszkę żwawszym tempem, że podniesie nam się częstotliwość oddychania, troszkę nam to tętno się podniesie, to jest właśnie taki najlepszy dla organizmu wysiłek fizyczny, czyli my się nie musimy na tym rowerze skatować, my nie musimy zrobić 100 km albo jeździć wyczynowo MTB. Jeżeli codziennie przez chociażby te pół godziny pojedziemy do pracy, wrócimy do pracy i będziemy mieć umiarkowane tempo, to już ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. WHO mówi o 150 minutach tygodniowo, ale wiele badań i w niektórych innych krajach, chyba w Australii, mówi się o 300 minutach, nie, tygodniowo. Czyli to jest takie minimum, nie, żeby wykorzystać. I faktycznie zastanówmy się tak szczerze, jeśli mamy taki standardowy plan dnia, czyli wychodzimy rano, wracamy po południu, odbieramy dzieciaki, idziemy tylko po jakieś zakupy, jemy obiad, idziemy spać, to jak mało czasu mamy na taki wysiłek fizyczny, nie? I że faktycznie ten rower mógłby nam i nie tylko nam, nie? Tak naprawdę. Jeszcze są badania, które pokazują, że
coraz więcej dzieci ma problem z nadwagą i z otyłością. Ja sama miałam okazję prowadzić takie pomiary w szkołach w Wielkopolsce i rzeczywiście ten odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała jest zatrważająco wysoki. Ostatnie szacunki mówią, że 10% dzieci do drugiego roku życia ma już otyłość, no a 30% dzieci w takim wieku wczesnoszkolnym, czyli to jest ten okres, kiedy dzieci są najbardziej ruchliwe. No, i kształtują sobie też nawyki na przyszłe lata. Ja też powiem dokładnie, a już te dzieci mają otyłość. No mamy takie czasy, jakie mamy, prawda? Czyli i dieta, i brak czasu, i no niestety też wzorce. Brak ruchu. Tak, wzorce, które my przekazujemy, jak sobie uświadomimy, że sami nie możemy dla siebie wygospodarować na przykład pół godziny na umiarkowaną aktywność dziennie, to jak te dzieci mają się tego nauczyć, prawda? To znaczy, ja też mi od razu przychodzi do głowy taka myśl jeszcze a propos zdrowia, że takie było dosyć dla mnie znamienne, jak dowiedziałam się, że na przykład w 2017 roku w Polsce zginęło chyba 200 rowerzystów, to jest taka straszna liczba, ale jednocześnie w tym samym czasie w Wielkiej Brytanii zginęło 80, nie wiem czy można powiedzieć zginęło, czy umarło 85 tysięcy osób z powodów chorób cywilizacyjnych. To jest bardzo dużo. Słuchajcie, myślę, że będziemy powoli zmierzać do podsumowania w tej części, bo jeszcze w drugiej części chcemy poprosić Inkę, żeby zabrała nas do swojego domu, ponieważ Inka wraz ze swoim mężem przejechali z Wągrowca aż do Singapuru na tandemie, więc poprosiłam tutaj Inkę, żeby nam pokazała, jak wygląda ten tandem i jeszcze powiedziała kilka słów, jak się jedzie w ten sposób. I jak pokażę. Się w ogóle przygotować do takiej podróży, no bo słuchajcie, to jest duży temat, inny, ale w ogóle chciałam tylko tak podsumowując, to jak się chce, to można, to jest w ogóle taka, bardziej liczy się upór niż siła, niż sprzęt, to właśnie to jest to. I tak myślę, że na co dzień tak samo, nie? Że taka determinacja jest bardzo ważna. Bardzo ważna. I słuchajcie, my jako Leśne Dziki, tak, promujemy codziennie zieloną godzinę na dworze. To nie jest ważne, słuchajcie, czy pójdziecie na spacer z dziećmi, czy pojedziecie na rowerach. Pamiętajcie, codziennie, niezależnie od pogody, zielona godzina na dworze jest bardzo ważna dla naszego zdrowia. Zachęcamy do wydrukowania Habit Trackera, który zaraz wam też załączymy na dole. Zaznaczajmy sobie codziennie tą godzinę i dla nas, i dla naszych dzieci, i dla kształtowania zdrowych nawyków. Jak już Asia wspomniała, chciałabym wam pokazać nasz tandem, czyli rower, którym przejechaliśmy 22 tysiące kilometrów. Jest to stary tandem Rometu z lat 70. Waży aż 30 kg. Jego dodatkową funkcjonalnością jest to, że się składa. No, bardzo nam ułatwiło jego transport. A do tego ma trzy przerzutki. To jest taka nasza przeróbka. Oryginalnie nie miał żadnej. I jak widać, nie jest to rower stworzony do dalekich podróży, ale udowodniliśmy, że ważniejsza od sprzętu jest determinacja i siła woli. Cześć, jestem Olo i to ja razem z Inką przejechałem na tym żółtym tandemie przez całą Azję. A to jest rower, którym jeżdżę na co dzień do pracy. Jest to taki mały składak, a to dlatego, że oprócz roweru do dojazdu korzystam jeszcze z pociągu. A taki mały rower w kilku prostych ruchach można złożyć i schować do torby, dzięki czemu nie płacimy za jego przewóz.